ciśniemy na maksa. Cześć, kilka słów na mój temat. Czym na co dzień się zajmuję? Zajmuję się w ogóle kilkoma rzeczami. Po pierwsze, to pracuję w placówce z dzieciaczkami, z młodzieżą. W placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gdyni. Pozdrawiam wszystkich moich wychowanków, kochanych. Po drugie, rozwijam swoje biznesy online, zajmujące się automatyzacją, wdrażaniem technologii do biznesów oraz wykorzystaniem możliwości zarobkowych, które mamy w internecie. Po trzecie, prowadzę swojego bloga, którego tam z tyłu widać, kanał YouTube. Tworzę szkolenia związane właśnie z automatyzacją, związane z afirmacją, związane z motywacją, które też możecie tutaj znaleźć, jak również wywiady z przedsiębiorcami, tam oczywiście są, możecie sobie wysłuchać, wyciągnąć wnioski, dowiedzieć się wielu szczegółów na temat prowadzenia działalności, w jaki sposób prowadzić, czego unikać, no i uczyć się od tych przedsiębiorców. Jakiś psiak na dworzu. Ponadto prowadzę też konsultacje właśnie dla osób, które wchodzą do biznesów, które chcą zmienić swoje życie. Zmienić dzięki właśnie rozwojowi osobistemu i krok po kroku uczymy się pewnych spraw, jak mają to zrobić. Takie malutkie podsumowanie i takie streszczenia są zawarte właśnie na moim blogu, w jaki sposób możesz zacząć rozwijać siebie. Także zachęcam Ciebie, że Cię tu pasja na maksa, tam klikamy. Jest taka zakładka od zera do milionera, tam są też wywiady i dwie właśnie zakładki odnośnie tego, w jaki sposób można krok po kroku zacząć rozwijać siebie. No właśnie, a jak już wejdziesz sobie na mojego bloga Życie to pasja na maksa, kliknij sobie prezent dla Ciebie. Tutaj zjedź troszeczkę niżej. Jest taki prezencik, klikamy w niego. I otworzy nam się prezent w postaci e-booka o zasadach bogactwa T. Harv Ekera. W streszczeniu ująłem to, najważniejsze rzeczy, które są związane z bogactwem, jak do niego dojść. Także zapraszam do skorzystania. Życie to pasja na maksa przez prezent dla Ciebie tutaj. Klikasz i pobierasz. Teraz jeszcze do zrobienia pewna rzecz związana z fundacją i chyba na dzisiaj będzie koniec, ale jeszcze sprawdzę, żeby nie było. Mnie jeszcze wczoraj spotkała mała przygoda, którą widzieliście przed chwilą, zlecenie krótkie, które musiałem przerobić bota klientowi. No i to było wszystko na wczoraj. Także widzimy się nie jutro, tylko dzisiaj w kolejnym odcinku i ciśniemy na maksa oczywiście. Trzymaj się, hej.